Cześć, melduje się Kobikowski. Na stole recenzyjnym produkcyjny egzemplarz Messerschmitta BF-109 F4 Trop, pochodzący już z gazetek dostępnych w handlu. A zatem dziś kontynuujemy badanie kolekcji Kobi samoloty II wojny światowej, numery 5, 6 i 7. W tym wideo przejrzymy zawartość książeczek, obejrzymy dokładnie model finalny, a ja rozwinę pewnie myśli podjęte w filmiku o prototypie tego samolotu. Zapraszam. Zaczynamy od przeglądu gazetek, części papierowej, co będę jeszcze pewnie nieraz rozwijać w moich komentarzach. Uważam, tak jak w przypadku Bitwy o Berlin, że gazetki to jest istotna część tej kolekcji, zatem będziemy poświęcać temu czas. Zaczynamy od numeru 5. Tak, i standardowo najpierw artykuł. Tak, tutaj zajmujący mniej więcej 2,5 strony. Jak Dawid z Goliatem. Tutaj oczywiście mamy opis zmagań polsko-niemieckich we wrześniu 1939 roku. Ten i artykuł z kolejnego numeru mają taki oczywiście wydźwięk taki gorzki, smutny, zwłaszcza gdy się czyta o tym, w jaki sposób zostaliśmy zdradzeni, w jaki sposób nasi alianci zachodni nie wywiązali się z umów. To jest, słuchajcie, też ważna nauka na teraz, tak? Jak analizujemy sobie i rozważamy w sercach, ile ważne są zapewnienia i umowy, które podpisujemy dzisiaj, więc to trzeba mieć na uwadze na pewno. Więc tak, na pewno, słuchajcie, wielkie brawa za wprowadzenie w klimat. Ja się naprawdę, tak jak sobie czytałem te gazetki, czułem się automatycznie wprowadzony w klimat. Jest to fajnie wszystko przygotowane. Tu mamy też takie trochę takich technicznych spraw zaznaczonych, mianowicie wspomniane są różne prototypy, które rozwijało polski przemysł lotniczy, które w większości nie zostały ukończone przed wojną. Głównym problemem, i to się przewija wszędzie w różnych tekstach, których czytałem, był brak dobrego silnika. To powodowało, że nie było happy endu tutaj. Brak dobrego silnika. Słuchajcie, tak to jest już, że te samoloty jeszcze na etapie właśnie II wojny światowej, gdy elektronika nie była tak ważna jak na przykład teraz, gdzie są tam radary i walka na ogromne odległości, to tam tak naprawdę liczyła się dynamika lotu, prędkość, a więc głównie, słuchajcie, samolot sprowadzał się do silnika z doczepionymi tam, wiecie, elementami takimi obowiązkowymi, takimi jak skrzydła i stateczniki. I to tak naprawdę było, owszem, tam może i ważne, ale na drugim planie. Najważniejszy był silnik, tak? Dlatego na przykład rewelacyjne maszyny niemieckie to przede wszystkim historia świetnych silników. I w przypadku też niektórych maszyn zachodnich, świetnych silników rozwijanych jeszcze bardziej, których przez wraz z biegiem II wojny światowej ich osiągi były ciągle poprawiane. Tu mamy kalendarium wojny. Ważne, żeby sobie to zawsze przeczytać i są to na pewno, jest to wyciąg, esencja z dat, które powinniśmy wszyscy znać. Tu mamy taką niedużą notatkę, taki profil ogólny asa lotnictwa i w tym przypadku to jest Hans Joachim Marseille. Możemy sobie wyobrazić, że to on właśnie jest bohaterem tego w ogóle zestawu, tego, i to jest jego myśliwiec i jego figurka. Możemy sobie tak po prostu powiedzieć. Słuchajcie, bardzo ciekawa postać i aż czytając tutaj tą notatkę, sobie tutaj zapisałem sobie gdzieś tam, że koniecznie chcę przeczytać po prostu jakąś może większe opracowanie na jego temat, może jakąś biografię czy coś takiego. Bardzo barwna, ciekawa postać. W przypadku tego, co już wiedziałem, chyba jest taka, on był mało taki zindoktrynowany przez nazistów, tym bardziej ciekawie i tak, że tak powiem, lekko się czyta o nim. Słuchajcie, 158 zniszczeń, no to jest po prostu zestrzeleń, to jest naprawdę niesamowity wynik. Po środku mamy oczywiście kilka stron z instrukcją. Co do instrukcji nie mam żadnych zastrzeżeń. Dalej mamy legendarny samolot od A do Z. Tutaj mamy Avro Ansona,
To jest akurat ten tutaj samolot i Avro Lancaster. To jest ta maszyna tutaj. No to jeden z najlepszych bombowców takich o już ogromnych możliwościach brytyjskich, tak? Ciężki bombowiec, który się wyróżniał tutaj już i możemy sobie troszeczkę o nim poczytać. Co ciekawie, też latali na nim Polacy z dywizjonu 300. Tutaj jakieś tam mniej ważne informacje i tutaj infografika. Mamy tutaj informacje o już samym Messerschmitcie Bf 109. Tak, kokpit ładnie sobie rozpisany. Słuchajcie, żeby właśnie sobie tak trochę też wczuć się w to, to specjalnie właśnie sobie kupiłem taką grę Cliffs of Dover U2 Szturmowik i tam sobie też właśnie trochę zawsze, no i mam ten joystick, nie, żeby chociaż trochę, na razie słuchajcie, jestem zupełnie zielonym, tyle tylko, że umiem, wiecie, tam sobie przelecieć od punktu A do Z mniej więcej. Tam właśnie też wszystkie można obserwować te przyrządy, sobie manipulować niektórymi tutaj rzeczami. I tutaj też mamy to rozpisane. Tak, to taka małe wtrącenie. Dobrze, a tutaj mamy w rozwinięciu tych stron, mamy w formacie A3 plakacik. Tak, i tutaj wyraźnie wersja wcześniejsza, prawdopodobnie E, wersja E, bo tutaj widzimy, słuchajcie, mniejszy właśnie ten kołpak śmigła i zastrzały pod statycznikami poziomymi, a więc na pewno wersja wcześniejsza. Czyli nie, o, a tutaj mamy wersję późniejszą, brak zastrzałów, znaczy tego tutaj akurat nie widać, ale nie ma zastrzałów i ma już ten większy kołpak i zaokrąglone końcówki skrzydeł. Ale o tym jeszcze będziemy za chwilkę mówić. Dobra, to tak na rozgrzewkę było trochę dłużej, teraz szybciej, numer 6. Jedziemy dalej. O, i tutaj właśnie mówię, to jest ten drugi z tych gorzkich, o, w takim wydźwięku gorzkim. I tu jest, słuchajcie, wspaniałe słowa francuskiego marszałka Alphonse Juin, nie wiem. Można było wejść jak masło w pozycje niemieckie. Można było rozstrzygnąć wojnę w 1939 roku. Trochę zdecydowania i charakteru. Co za hańba, co za wstyd, co za głupota zarazem. To idealna sytuacja, wręcz modelowa, w której można było pobić przeciwnika, wchodząc na jego odsłonięte tyły, przy tym zdrada wiernego przyjaciela. To są słowa francuskiego marszałka, który właśnie jakby są świetnym komentarzem tego, co się wydarzyło we Francji do dziwnej wojny, komentarz do dziwnej wojny. Słuchajcie, podobno Niemcy, oni rzucili prawie wszystkie swoje siły wtedy właśnie na wschód, walczyli z Polską, a podobno nie mieli nawet dość po prostu żołnierzy na zachodzie, na linii Siegfrieda, by obsadzić wszystkie bunkry. Po prostu, gdyby Francuzi po prostu chcieli, to by weszli i by zakończyli wojnę. Prawdopodobnie mogłaby się zakończyć na pewno jesienią i zimą. Przed zimą 1939 mielibyśmy koniec wojny. Ale oczywiście to jest gdybanie. Gdybanie jest czasami fajne, czasami jest taką po prostu pułapką. Tu są fajne są niektóre te wstawki. Kalendarium oczywiście. To jest, są ważne daty. A tu mamy z kolei teraz Brytyjczyka Douglas Bader 20 zestrzeleń. To jest bardzo, słuchajcie, ciekawa postać, ponieważ facet był kaleką i nie miał nóg. Miał protezy i jest taka znana tutaj historia, która też jest opisana tutaj, że gdy został zestrzelony, wyskoczył z samolotu, musiał zostawić protezy, albo jedną protezę musiał zostawić w samolocie. Później trafił do niewoli niemieckiej i tam, słuchajcie, piloci niemieccy, którzy byli jeszcze przed chwilą jego po prostu rywalami, honorowo, słuchajcie, załatwili mu zastępcze protezy, żeby facet mógł sobie dalej radzić. I one zostały sprowadzone z Anglii, w ogóle zostały zrzucone przez bombowiec brytyjski. To w ogóle to jest historia na jakiś film. Nie wiem, może powstał jakiś film w ogóle na ten temat. Dobra, słuchajcie, dalej mamy instrukcję budowania. O, tutaj oczywiście właśnie te, co jeszcze powiem o tym, rewelacyjne te płyteczki montowane na te malutkie takie tulejeczki, studziki. I to jest w ogóle, o tym jeszcze powiem, to jest coś pięknego. Dobra, jedziemy dalej. Legendarny samolot A do Z, Avro Manchester. To taka konstrukcja mniej udana ze względu na silniki wadliwe. No i już zaczynamy literkę B, Bell P
P-39 Era Cobra i to jest, słuchajcie, taki bardzo charakterystyczny samolot, ponieważ on miał silnik w tym samolocie. Tu jest akurat w malowaniu sowieckim. Silnik w samolocie był za pilotem. Dalej był taki długi wał przez prawie pół samolotu i to tutaj mechanizm był przeniesienia już na śmigło. Bardzo, bardzo ciekawa konstrukcja i zresztą zapowiedziana już, że będzie zrobiona z klocków Kobi w przyszłości, może jeszcze w tym roku. Dobra, tu mamy Messerschmitt Bf 109, malowania umówione. I to, ale wykorzystajmy sobie, zostawmy tutaj przez sekundę właśnie, sobie właśnie też spójrzmy na pewne charakterystyczne elementy na tych samolotach. Tu w ogóle w malowaniu wczesna wersja, o, wersja E, wcześniejsza, może nie wczesna, tylko wcześniejsza wersja w malowaniu szwajcarskim. Szwajcarzy tutaj dbali o to, żeby one wyraźnie się odróżniały od maszyn niemieckich. Tak, czyli były nawet takie tutaj rzucające się w oko malowania biało-czerwone. Tu wersja E, zobaczcie, nie? Zastrzały pod statecznikami poziomymi, mały kołpak śmigła i tego akurat tylko trochę widać, ale jest dosyć takie ścięte końcówki skrzydeł. Tak? Tu z kolei mamy wersję G, czyli właśnie późniejszą. Od wersji F, właśnie, którą tutaj budujemy, i późniejsze nie miały zastrzałów pod statecznikami. Tutaj wyraźnie widać, nie wiem, czy ja to widzę wyraźnie, zaokrąglone końcówki skrzydeł i zobaczcie, potężny kołpak. To się wiązało, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale to się wiązało z tym, że od którejś wersji, prawdopodobnie od F, w kołpaku musieli pomieścić mechanizm nastawczy kąta natarcia łopat wirnika. Po prostu pilot mógł sobie regulować, w jakim stopniu, że tak powiem, te łopaty wirnika były wychylone, co odpowiednio tam dawało większe możliwości w pilotażu. I no, oczywiście to wymagało powiększenia kołpaka śmigła. Tak, widzimy ten duży kołpak praktycznie wchodzący w linię już idealnie się wzlewający z sylwetką dziobu. Tak, tu mamy z kolei wersja E. Tutaj właśnie takie prawdopodobnie latały też nad Polską. Takie dwa odcienie zieleni. Tutaj bardzo się cieszę, że mamy tutaj poważne opracowanie i tutaj pokazano swastyki. Tak jak to, że tak powiem, powinno być. I jeżeli mamy do tego podejście takie bardzo, bardzo takie właśnie bardziej historyczne, poważne, to możemy, tu mamy pokazane, w którym miejscu na naszym modelu konkretnie, bo to jest właśnie ten, który budujemy, w którym powinna być swastyka, możemy sobie wykonać w dosyć prosty sposób, możemy sobie wydrukować na folii samoprzylepnej swastykę odpowiednio wyskalowaną, możemy wziąć linijkę, obliczyć sobie, ile ta swastyka powinna mieć, pobrać sobie ilustrację swastyki z internetu i tak dalej i pójść do punktu druku. My taki tutaj mamy akurat w Bydgoszczy, całkiem niedaleko. I zobaczcie, to jest ta wersja, którą mamy budować. Charakterystyczny duży filtr dodatkowy powietrza, zaokrąglone końcówki skrzydeł, brak zastrzałów. Chciałbym zwrócić tutaj Waszą uwagę na takie, zobaczcie, przewężający się mniej więcej od tego miejsca ogon, tak, taki przewężający się. I tutaj, słuchajcie, bardzo duży kołpak śmigła, taki właśnie już w wersji późniejszej. I do tego jeszcze wrócę podczas omawiania modelu. Tu mamy duży, ładny plakat też A3. Taki, wiecie, romantyczny, tutaj zachodzące słońce lub ten, wersja E, takie w charakterystycznym malowaniu z żółtym dziobem, pomalowanie znak szybkiej identyfikacji. Ok, to jest numer ostatni, trzeci z trzech w środku Messerschmitta i tutaj tak, kończymy model. 244 elementy będą w całości składały się na cały model i tutaj mamy, słuchajcie, artykuł, który przenosi nas na drugą półkulę naszej planety, na Daleki Wschód. Wojna zarysowana, mamy sytuację, wojna japońsko-chińska, no i to, jak właśnie Japończycy już wcześniej, zanim Polska została napadnięta przez Niemcy,
no już Japonia tam zaczęła się rozpychać właśnie w Azji. I tutaj mamy to nakreślone. To jest koniec tego artykułu. Kalendarium i tutaj właśnie mamy to trochę, mamy wcześniejsze wydarzenia. 25 rok, 27, 31, 37, 40. Słuchajcie, profil, skrócony taki profil Wernera Muldersa. Kolejny as lotnictwa niemieckiego Luftwaffe. 115 pewnych zestrzeleń. Słuchajcie, i no i tutaj jest wspomniana jego taka no, prozaiczna śmierć. Zginął jako pasażer samolotu Heinkel H-111, który rozbił się po prostu w fatalnych warunkach pogodowych. Instrukcja. Kończymy budowanie modelu. Legendarny samolot od A do Z. Bell P-59 Aero Comet. Benson MB-411. Blackburn Baffin. Blackburn Botha. No, ciekawe. I tutaj infografika, część trzecia o Messerschmittie BF-109. Mamy tutaj uzbrojenie, pokazane co i gdzie, jak. Dosyć ciekawa sprawa, że właśnie jeden karabin, czy też działko Mausera było umieszczone centralnie i strzelało przez otwór, jakby w środku piasty, w środku po prostu kołpaka śmigła. Słuchajcie, tutaj ciekawe mamy takie też pokazane, gdzie były różne elementy na samolocie naniesione, na przykład tu jest oznaczenia rodzaju oleju, oznaczenia wlewu paliwa, schodek do wejścia, podajnik tlenu do maski, apteczka pierwszej pomocy, właściwe ciśnienie w oponach. Yeah. No i na koniec mamy tutaj też taki właśnie tutaj zachodzące słońce, czy też jakaś pożoga wojenna. Mamy jakiś budynek chyba sakralny. Nie wiem, czy to tak bardziej front jakiś wschodni. Chyba front wschodni, ta architektura bardziej pasuje być może do wschodu. Bo nie wiem, co to miało być innego. Może gdzieś tutaj ten Messerschmitt nad Anglią. Nie wiem, nie mam pojęcia. I kończymy gazetki. Więc tak, słuchajcie, jeszcze podsumowując gazetki, naprawdę uważam to za fajny element tej całej kolekcji, istotny składnik. I słuchajcie, ktoś mógłby powiedzieć, że te informacje są takie zbyt ogólne i tak dalej, że to jest ślizganie się po powierzchni, ale ja wam powiem coś, co mówiłem już przy bitwie o Berlin. Słuchajcie, żyjemy w czasach totalnego zalewu informacyjnego. Jeszcze najgorsze jest to, że najbardziej zalewają nas informacje mało wartościowe. Natomiast jest też ogromny, łatwy dostęp do informacji też poważnych. I teraz tak, żyjąc w takiej dostępności informacji, człowiek może nawet, wiecie, żyć w takim, ustawić się w sytuacji, w której a skoro mam dostęp do wszelkich informacji tak łatwo, no to w ogóle po co tam zaglądać? Albo inaczej jeszcze, człowiek, który na przykład, wiecie, się interesuje czymś i nagle dostaje dostęp, na przykład dostaje 10 super książek na jakiś temat. Człowieka to odpycha. Ja mam przynajmniej też coś takiego, że ciężko wejść później, będąc przytłoczonym informacjami. A tutaj jest właśnie troszeczkę inne podejście, które bardzo, bardzo mi się podoba i chcę to podkreślić. Dostajemy tutaj, patrząc tak, powiem, przynosząc to na kulinaria, dostajemy tutaj bardzo fajnie przyrządzony koktajl z informacji, lekkostrawny, który możemy sobie wypić, rozumiecie, w wolnej chwili delektując się, na przykład oglądając później nasz złożony model Kobi. Wypijamy sobie ten koktajl, jest tam przyjemnie, przede wszystkim buduje to fajny klimat, już tego wchodzimy, wiecie, w ten klimat informacji drugowojennych i możemy sobie coś wybrać, na coś zwrócić uwagę i sobie te informacje później rozwinąć. Na przykład mnie tutaj, nie wiem, zainteresował mnie ten Molders albo ten Marseille i na przykład mogę sobie tam jeszcze sobie rozszerzyć informacje na ten temat albo informacje o którymś wspomnianych prototypów PZL, czyli naszych tych maszyn, samolotów drugowojennych polskich.
Przed nami skompletowany już model Messerschmitta BF109 F4 Trop, co zresztą mamy tutaj pięknie oznakowane na tej kafeleczce zamocowanej na podstawce ekspozycyjnej. Nią się nie będziemy jakoś super dokładnie zajmować, bo jest to ta sama co zawsze. Słuchajcie, pierwsze co rzuca się nam oczywiście w oczy to to, że model wygląda dużo, dużo lepiej już z tymi finalnymi produkcyjnymi naklejkami, które mają już wszystkie te właśnie tą biel, mają taką intensywną, czy też może po prostu jest ta biel, której wtedy jeszcze nie było w prototypie. Mamy też już ten pasek tutaj, przedłużenie tej bieli opaski tutaj na ogonie, żółte oznaczenia. No i generalnie w ogóle, no model wygląda fajnie i ja bym tutaj chciał jakby rozwinąć jeszcze tylko na sekundę dosłownie, chociaż pewnie się zakręcę, ale chciałbym to strasznie brzmiące oskarżenie rozwinąć, które powiedziałem, że jest to najsłabiej odwzorowany samolot w kolekcji Kobe. Słuchajcie, w sumie nie chciałem, żeby to tak zabrzmiało, no jest to tak. I spójrzmy na to w ten sposób. Jak ja sobie robię swoją jakąś taką, nie wiem, personalną, osobistą listę samolotów, które są odwzorowane lepiej i gorzej i przesuwam sobie tam niektóre na górę, niektóre na dół, no to wiadomo, na szczycie listy mam takie samoloty jak na przykład P-11C, Warhawk, Curtiss Warhawk, albo Corsair, czy też Junkers Sztuka 88. To są na pewno samoloty świetnie odwzorowane przez Kobe, które w dodatku są takie właśnie bardzo charakterystyczne i, no i nie ma żadnych wątpliwości. Rozumiecie? I jakieś modele spadają na dół tej listy i, no i no i tutaj według mnie nadal jest właśnie ten Messerschmitt jest na samym dole. I to nie jest, słuchajcie, jakiś zarzut mój wobec na przykład projektanta tego modelu, ponieważ prawdopodobnie sprawa się rozbija o specyfikę, o niuanse tego konkretnego samolotu. Rozumiecie, budujemy tutaj z klocków, których oczywiście Kobe przygotowało tutaj sporo bardzo fajnych takich klocków specjalistycznych, ale jednak do niektórych modeli one będą lepiej pasować, do niektórych gorzej. I tu niestety ten Messerschmitt jest trochę ofiarą swojej właśnie takiej finezyjności konstrukcji tego oryginału z II wojny światowej, gdzie mamy właśnie taki tak właśnie delikatnie, fajnie przewężony ogon, tutaj schodzący właśnie ten dziób lekko w dół. No tutaj to powinna być wersja F, tak? Czyli już powinien być ten duży kołpak taki. Na ten duży kołpaczek mam nadzieję, że się doczekamy, ponieważ to nie jest taki jakiś, wiecie, jakiś taki strasznie ten, że tak powiem, duży element. Według mnie Kobe mogłoby, zwłaszcza, że ten taki duży kołpak mógłby się przydać do wielu innych maszyn. No i tu na przykład też właśnie ten przód tej owiewki tutaj, zobaczcie, który by też był taki kanciasty. Oczekiwałbym takiego kanciastego, który byłby dobrze dopasowany do tej kanciastej części, bo ta jest zrobiona świetnie po prostu, nie? I w Messerschmitcie taka kanciasta powinna ona być. No i nie jest tutaj, jest ta standardowa taka zaoblona, nie? Więc tak, nie? I jeszcze jedno podejście do tego tematu, że wyobraźmy sobie, nie? Gdybyśmy usunęli wszystkie oznakowania, kamuflaż charakterystyczny, bo to jest taki charakterystyczny kamuflaż, który mógłby nas naprowadzić na model. Zróbmy go całego szarego, żadnych oznaczeń. To według mnie naprawdę osoby, które się znają, mogłyby mieć problemy, żeby zidentyfikować, o co tutaj chodziło twórcy. Tak? Natomiast ogólnie jest ok, jest ok, jest to fajny model, ale że tak powiem, już odchodząc troszeczkę od dokładności takiej fotograficznej odzorowania, to jest bardzo ładny model, który bardzo ładnie wygląda, bo ma fajnie skomponowany kamuflaż, dobrze odwzorowany, patrząc na właśnie co mamy pokazane też w infografice, że ten F4 Trop jest dobrze odwzorowany. No i tutaj jakby wisienką na torcie są te naklejki, tak? Słuchajcie, nie wiem, pracowałem nad sobą, zmieniłem troszeczkę nastawienie do naklejek. Przede wszystkim zrobiłem to tak, że zawsze podchodzę do naklejek osobno.
Najpierw złożyłem sobie ten model, a później następnego dnia dałem sobie czas, przyklejałem sobie spokojnie naklejki, podobnie jak miało to miejsce w Spitfire'ze, gdzie sobie to na spokojnie zrobiłem. Słuchajcie, gdybym ja był jakimś tam bóstwem i projektował jakiś idealny świat od nowa, to w tamtym świecie nie byłoby naklejek. Czy inaczej powiem, nie? Naklejki byłyby tylko tam, gdzie właśnie jakby z założenia miałyby one być, tak? W takim modelu ja też chciałbym, żeby były piękne nadruki, ale tutaj no po prostu się nie da przeskoczyć pewnych rzeczy, plus są takie względy właśnie, mamy też takie względy, że tak powiem, opłacalności produkcji i tak dalej. Tutaj te naklejki na wielu elementach musielibyśmy praktycznie zrobić jeden wielki odlew dla ogona, czego oczywiście byśmy nie chcieli. Mamy naklejeczki. Fajnie się bawiłem, sobie tam się troszeczkę musiałem też je poprzecinać. Wyszło bardzo fajnie, tak? Okej, spójrzmy sobie tutaj jeszcze właśnie, mamy bardzo ładny ten numer 14, czyli maszyna właśnie Marseilla. Tu jak się dowiadujemy, mamy ten punkt, gdzie się ładowało tlen do układu tej maski tlenowej dla pilota. Oznaczenie wlotu paliwa i rodzaju paliwa C3, z tego co widziałem, to jest syntetyczna benzyna 98-oktanowa, żeby po prostu było jasne, żeby się tutaj obsługa naziemna nie musiała zastanawiać, co trzeba do tej maszyny wlać. Tu mamy naklejeczki z takimi jakimiś elementami technicznymi. Tu mamy po prostu jakąś taką, słuchajcie, no, jakąś klapeczkę przymotowaną na śruby. To jest też naklejka, którą pakujemy akurat właśnie na taką kafeleczkę 1x2. Pasuje to dobrze. Oczywiście Balkenkreuze. Tu mamy nadruki, nie? Na końcach skrzydła mamy nadruki. Tutaj zielona lampka, czyli oznaczenie prawego skrzydła. Czerwona, oznaczenie lewego skrzydła. Tak jak już wspomniałem, sprawdziłem to. Oczywiście chodzi o to, żeby można było łatwo identyfikować, w którą stronę samolot leci. Jak obserwujemy samolot, który gdzieś tam leci nie za szybko, daleko, patrzymy na niebo, nie ma za bardzo punktów orientacyjnych. W ten sposób można zidentyfikować, w którą stronę samolot leci, w którą stronę się porusza. Ok, mamy tutaj też ładne oznaczenia nadrukowane na stateczniku pionowym i dużo wolnego miejsca na przyklejenie customowej swastyki, jeżeli chcemy mieć taki, wiecie, model dobrze odwzorowany. Słuchajcie, jeżeli chodzi o to, co bym, bo niektóre z tych elementów, wspomniałem, takich niedostatków tego modelu w porównaniu z oryginałem, się nie da się obejść, ale coś się da. Na przykład ja bym na pewno starał się coś zrobić z ogonem. Oczywiście trzeba by to zrobić przed naklejeniem naklejek, tak? Bo teraz to trzeba by je rozwalić po prostu. I właśnie postarałbym się jakoś przewęzić ogon gdzieś o jedną płytkę. Jest to oczywiście możliwe, ponieważ mamy już te takie nowe super elementy, mianowicie te same, które są oczywiście tutaj. Ta płytka jest zamocowana na nich. To są te super elementy. Teraz taką dygresję zrobię. Słuchajcie, myślałem nad tym, żeby zrobić, co powiecie, co o tym sądzicie, serię takich filmików pod tytułem mniej więcej elementy Kobi na medal łamane na złom. I tam bym tylko skupiał się nad tym, na przykład nad jakimś bardzo fajnym elementem Kobi, nad jego zastosowaniami i tak dalej. Oraz bym na przykład też wspominał o jakimś elemencie, który według mnie inny element, który nadaje się zupełnie do wywalenia, do skasowania, czy też do totalnej zmiany. I słuchajcie, ten element, w pierwszym odcinku bym omówił ten element jako element na medal. To jest coś wspaniałego. To jest element, który zmienia po prostu zasady gry. Rozumiecie? Mamy jakąś płyteczkę, kafeleczkę, jakiś malutki element, fajnie byłoby go podczepić od dołu do właśnie otworu na study. Nie da się tego zrobić, a teraz się już da. Robimy takie coś i jedyne takie zastrzeżenie, ale to nie jest zastrzeżenie do tego elementu, tylko ogólnie takie porada, że jedynie jak to robić, to bierzemy, słuchajcie, i kładziemy ten element na stole i ten większy element wciskamy na niego. W ten sposób bardzo łatwo mi się je obsługuje i jest spoko. Fajny patent z tymi nadrukowanymi Balkenkreuzami na kafelce montowanymi od dołu. Tak,
bardzo fajnie, oczywiście tutaj się nam chowają się koła, możemy je tutaj sobie wyeksponować w ten sposób, bardzo, bardzo fajnie. I tu już mamy oczywiście, ten element jest już wytłoczony, tam nie wiem czy pamiętacie, w prototypie trafił mi się zupełny unikat, tam był wydruk 3D żywiczny, a tu już jest piękny, piękny, błyszczący, idealny, tutaj z każdej strony element wytłoczony, który pięknie pasuje zarówno, zobaczcie, do tego skosu, znaczy do tego zaoblenia i do tych tutaj, do tych linii. No, marzy mi się to oczywiście jakiś taki dłuższy element, który by wiecie, tak łagodził tą konstrukcję na dłuższej linii, tak jakby dawał takie wrażenie ścięcia na dłuższej linii, ale zostawmy to, nie? Według mnie ten model późnego Messerschmitta już by się obronił po prostu, gdybyśmy mieli tutaj większy kołpak śmigła. I tu już byłoby, praktycznie bym nic nie zmieniał. Tu rozumiecie, byłoby super, gdybyśmy dostali już od Kobi taką kanciastą przednią część owiewki. Wersja późna, zaokrąglone skrzydła, więc tutaj w skrzydłach bym nawet nic nie zmieniał i przewęziłbym ogon. Przewęziłbym ogon tak, żeby jakby... nie wiem, czy dałoby się może ten cały ogon, cały ten moduł ogona z tymi statecznikami poziomymi podnieść o jedną płytkę do góry, bo one były dosyć tak wysoko, nie? One były tutaj, nie wiem, czy to się by dało zrobić, ale sam ogon cały bym na pewno przewęził, tak? No i to jest to, słuchajcie. Fajna maszyna. Jeszcze rzut okiem na figurkę. Mamy tutaj po prostu jakiegoś asa Luftwaffe. Możemy sobie wyobrazić, że jest to Hans Joachim Marseille. Tutaj jest on bardzo podobny do tego, co widzieliśmy wcześniej, przy czym ma szybki na goglach, na pilotce ma nadrukowane na czarno. Widzimy tutaj na klapie, mamy ten Adler Luftwaffe, krzyż żelazny. Bardzo ładnie. Podsumowanie. Model ten oceniam, słuchajcie, sumarycznie dobrze, z pewnymi zastrzeżeniami, owszem, tutaj zwłaszcza dla tych osób, którym zależy na takim bardzo dobrym odwzorowaniu oryginału, no to mamy taką listę pewnych punktów, które tutaj nam się nie zgadzają w tym Messerschmitcie i niektóre możemy poprawić we własnym zakresie, inne, no to czekamy, aż po prostu Kobi rozwinie swój system i, że tak powiem, pomoże nam lepiej odwzorować tego Messerschmitta. A póki co dostajemy fajnie odwzorowanego, zwłaszcza z takiego punktu widzenia plastycznego, jeżeli chodzi o kolorystykę, to bardzo fajnie odwzorowanego tego Messerschmitta F4 Trop w charakterystycznym malowaniu i tutaj maszyna Marseilla z Marseillem, Hansem Joachimem Marseillem, że tak powiem, na pokładzie i tutaj, no, powiem Wam tak, model w ogóle też fajnie uzupełniają gazetki, jak powiedziałem, one mi się bardzo podobają i uznaję je za istotny element tej kolekcji. Co mogę jeszcze powiedzieć? No fajne jest to, że właśnie tak jak teraz widzimy już na konkretnych przykładach, na wolnym rynku mniej więcej ten cały komplet można dostać mniej więcej w cenie właśnie takiego pudełkowego Messerschmitta, czy też innego samolotu, mniej więcej z tego przedziału cenowego, a tutaj dostajemy i fajny model, i te całe gazetki. Dla niektórych cenne będą też plakaty. Ja mówię, dla mnie najcenniejsze są jeszcze te artykuły, które wprowadzają mnie w klimat II wojny światowej, dają mi trochę informacji. Z każdego z tych artykułów dowiedziałem się czegoś nowego lub coś, co mnie powtórnie zainteresowało jakimś tematem i zaznaczyłem sobie, zapisałem sobie na marginesie, postawiłem sobie taki wirtualny wykrzyknik do rozwinięcia, do zbadania, do przeczytania bardziej szczegółowych informacji. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia już wkrótce, gdzie będziemy omawiać kolejne modele Kobi. Trzymajcie się. Cześć.